Cześć Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd przedstawił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. Zaprezentowany pakiet ma zachęcić Polaków do szczepienia. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne. Celem Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 jest doprowadzenie w 2021 roku do odporności populacji. To największe wyzwanie dla Polski w przyszłym roku, oświadczył szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie, tych szczepionek musi być w wystarczającej ilości. Po trzecie, musimy całą operację przeprowadzić... W najkrótszym możliwym czasie. Według obecnych zgłoszeń placówek medycznych można szczepić tygodniowo 180 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że bezpieczeństwo szczepień jest absolutnym priorytetem. Szczepionki będą darmowe i dobrowolne. Stawiamy na dobrowolność. Na dobrowolność, która ma być oparta na wiedzy i na bezpieczeństwie rozwiązań, które. Przedstawiamy. Przewidywany jest system zachęt dla osób zaszczepionych. Osoby te nie będą na przykład uwzględniane w limitach, z którymi mamy do czynienia w ramach domowych przyjęć czy spotkań. Będą po pierwsze nie podlegały kwarantannie w wyniku kontaktu z osobami zakażonymi bądź osobami z wysokim ryzykiem zakażenia. Nie będą podlegały kwarantannie w wyniku podróży do krajów, które. Są krajami wysokiego ryzyka. Jednak w dokumencie nie ma takich zapisów, które mówiłyby o noszeniu maseczki. W przyszłym tygodniu rusza kampania informacyjna dotycząca szczepień. Powstanie strona internetowa i specjalna infolinia. Program, który ma przekonać większość Polaków do tego, żeby się zaszczepiła, bo tylko i wyłącznie w tej sytuacji, kiedy większość społeczeństwa się zaszczepi. To wówczas ten program będzie skuteczny. Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi elektroniczny nabór placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu szczepień. Na mapie Polski ma pojawić się około 8 tysięcy punktów szczepień. Mamy też mniej więcej. Około tysiąca zespołów, które już w tej chwili, po dwóch, trzech dniach, wliczając to weekend, zadeklarowały chęć uczestnictwa. Zainteresowane są nie tylko poradnie POS, ale również sieci komercyjne, szpitale i przychodnie specjalistyczne. Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, zaszczepić będzie mógł się każdy z nas. Zamówiliśmy już ponad 60 milionów dawek to trzeba podzielić na pół, ponieważ każda dawka, o czym już warto dzisiaj mówić wszystkim, musi być powtórzona, Po zwykle to jest po około 20 dniach, 21 dniach, po to, aby była skuteczna i e, jesteśmy przygotowani na to, żeby zaszczepić po prostu tych wszystkich, którzy będą chcieli. Do soboty do godziny 10 będą trwały konsultacje w sprawie Narodowego Programu Szczepień. 15 grudnia rząd ma przyjąć finalną wersję. Konferencja Episkopatu Polski chce zmniejszenia limitu wiernych w kościołach w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący KEP, ksiądz arcybiskop Stanisław Gondecki wystosował w tej sprawie specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach liczba nowych, dobowych przypadków zakażenia koronawirusem maleje. Dziś, jak podało Ministerstwo Zdrowia, odnotowano ich ponad 8 tysięcy. Wszelkie obostrzenia, bardzo proszę, żeby wszyscy traktowali w sposób rygorystyczne wszyscy ich przestrzegali. Apelował premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się szczególny czas dla chrześcijan, uroczystości Bożego Narodzenia. W związku z tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki do prezesa Rady Ministrów wystosował specjalny list. Prosi o zmianę limitów wiernych w kościołach na czas trwania świąt. Należy zrobić wszystko, aby przy zachowaniu norm bezpieczeństwa jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym także we mszy świętej pasterskiej. W związku z powyższym proszę, aby odwigili uroczystości Bożego Narodzenia, obowiązujący dotąd limit wiernych jedna osoba na 15 m2 został zmniejszony do jednej osoby na 7 m2. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki w swoim liście podkreślił, że cały okres świąteczny sprowadzany jest jedynie do kwestii dokonywania zakupów. Dla nich rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli, podkreślił przewodniczący Kep. Dzisiejszy rząd, ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego, ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości: może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i kościoła. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o list, powiedział, że owszem, toczą się rozmowy rządu z episkopatem w sprawie zmniejszenia limitu wiernych w kościołach, ale na ten moment żadnej decyzji w tym zakresie jeszcze nie ma. Dyrektor Radia Maryja wydał oświadczenie w sprawie słów wypowiedzianych w trakcie 29 rocznicy Powstania Rozgłośni. W mojej wypowiedzi odnosiłem się do atmosfery medialnej, która ferując przedwczesne wyroki utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, napisał ojciec Tadeusz Rydzyk w nawiązaniu do sprawy księdza biskupa Edwarda Janiaka. W oświadczeniu dyrektor Radia Maryja stwierdził, że jego spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. W żaden sposób nie miałem zamiaru krytykować, ani tym bardziej podważać decyzji Ojca Świętego wobec toczącej się sprawy księdza biskupa Edwarda Janiaka. W mojej wypowiedzi odniosłem się do atmosfery medialnej, która ferując przedwczesne wyroki utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, dogłębne wyjaśnienie jego przyczyn, aby ofiary mogły odpowiedzieć. Trzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół również zraniony takimi czynami środki zaradcze na przyszłość. Ojciec Tadeusz ryzyk przyznał, że nie było jego intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Jak dodał, tacy sprawcy, po rzetelnym dochodzeniu i udowodnieniu, winni spotkać się ze stosowną karą. Każdy niegodny czyn jest grzechem, a dopuszczający się go jest grzesznikiem, który, nawróciwszy się, powinien prosić Boga o miłosierdzie. Zarazem jednak, grzech seksualnego molestowania małoletnich jest przestępstwem, które winno być traktowane zgodnie ze wskazaniami Kościoła i procedurami prawa cywilnego. Dyrektor Radia Maria podkreślił, że kocha Kościół, dlatego nie miał zamiaru w żaden sposób rozmywać trawiącego go dramatu grzechu i przestępstwa pedofilii. Zapewnił, że będzie modlił się za osoby skrzywdzone i ich rodziny. Ta modlitwa jest i będzie obecna również na antenie Radia Maryja. Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypomina nam, że musimy tak jak Maryja otworzyć się na łaskę Jezusa Chrystusa i rozpocząć drogę nawrócenia, mówił ojciec święty Franciszek. Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański podkreślił, że Maryja przez całe swoje życie była wolna od zmazy grzechu. Odnosząc się do listu do Efezjan, Ojciec Święty podkreślał, że to jest właśnie cel naszego życia, abyśmy tak jak Matka Jezusa, byli wolni od wszelkiego zła. Jak mówi apostoł, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani. Przeznaczył nas w Chrystusie, abyśmy pewnego dnia byli całkowicie wolni od grzechu. I to jest które którą Maryja zaczęła żyć od samego początku. Papież zachęcał, abyśmy również przyjęli taką łaskę z wiernością i uważali na pokusę odkładania, nawrócenia na później. Jednak uważajcie, nie warto kombinować, ciągle odkładać pogłębiony rachunek swojego życia, korzystając z cierpliwości Pana. Może potrafimy oszukiwać ludzi, ale nie Boga. On zna nasze serce lepiej niż my sami. Wykorzystujmy chwilę obecną. To jest chrześcijańskie rozumienie Carpe Diem. Jednak nie w taki sposób, jaki proponuje dzisiaj świat. Papież podkreślił, że tak jak Maryja, musimy codziennie otwierać się na łaskę pana Jezusa. Dzisiaj również przypada 150. rocznica ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Dlatego Ojciec Święty zapowiedział, że ten nadchodzący 2021 rok będzie poświęcony opiekunowi Jezusa. O godzinie 18 w Bydgoszczy rozpocznie się Msza Święta Dziękczynna za 29 lat Radia Maryja. To właśnie dziś przypada rocznica powstania katolickiej rozgłośni. Transmisja w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się o godzinie 20.00. Zapraszam.